związku z minutą ciszy. Proszę bardzo panią poseł Małgorzatę Gosiewską. Proszę państwa o powstanie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo pani marszałek. Pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowni państwo, 13 czerwca bieżącego roku w wieku 98 lat zmarł w Lublinie pułkownik Marian Pawełczak, pseudonim Morwa. Był żołnierzem podziemia niepodległościowego, jednym z ostatnich podkomendnych majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. Marian Pawełczak urodził się w 1923 roku w Staśinie koło Lublina. Od najmłodszych lat był zaangażowany w działalność patriotyczną na rzecz Polski. W 1942 został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, skąd uciekł wiosną 1943 roku. W 1944 dołączył do oddziałów majora Hieronima Dekutowskiego. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych. Aresztowany za odmowę służby w Wojsku Ludowym. W 1947 na rozkaz Zapory ujawnił się. W latach 1951-54 był więziony na Zamku Lubelskim pod zarzutem nieszczerego ujawnienia się i ukrycia czynów dokonanych w czasie działań pod dowództwem Zapory. Aktywnie zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość oraz Stowarzyszenia Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego. Jako świadek historii upamiętniał żołnierzy wyklętych oraz integrował środowisko zaporczyków. W 2020 roku Marian Pawełczak otrzymał awans na stopień pułkownika oraz został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uprzejmie proszę Wysoką Izbę o uczczenie minutą ciszy pamięci pułkownika Morwy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.